No, byczki już sobie pomału idą, bardzo powoli, chwilę to zajmie, zanim dojdą. Tutaj od rowu nie ma wcale żyta, także tutaj ładnie sobie to wypasą. Tutaj mamy rów, przejście na drugą stronę, ale tutaj zjedzą tylko z rowem i z tamtej strony będą mieć przejście takie na 2 metry. No i byczki sobie pomału idą, żytko podjadają, a idą dalej, muszę je zawołać, bo tam daleko reszta została, nie chcą iść za szybko. Chodź byczek, chodź, chodź tutaj, chodź. Nowy teren, tutaj jeszcze nie były. No i tutaj jest taka fajna miejscówka. Tak jak widać, teren podmokły. A tutaj mamy jeziorko. Kolejne. Woda sobie stoi. Tego ogólnie jest gdzieś terenu podmokłego, tak do pół hektara, więcej tego nie ma. Te wierzby sam sadziłem. To gdzieś będzie, no chyba ze 30 lat temu. I one były tutaj posadzone, jedna obok drugiej w rzędach, 8 rzędów i nie pamiętam co ile. No widać tam, nie wiem, co 2 metry może. I brat na wiosnę robił porządki i spowodował pożar nieumyślnie. I to się wszystko wyjarało i zostało kilka sztuk. Taki finał zabawy z ogniem. No i byczki sobie idą. Ładnie, jak w górach. Idą po grani. O, to jest ten byczek, który był zagrzybiały. Taki bardzo mocno. Teraz ładnie wygląda. O, mućkę usłyszał. Co, idzie pić wodę? Nie wiem jak u was, ale u nas dzisiaj wieje bardzo mocno. Nic się nie da zrobić, czapkę zwiewa, ale temperatura była w 30 stopni i silny wiatr. Wody widać ile było. No, około 30 cm już zsiąkło. No i są kolejne sztuki. No zaraz spadam, meszki są straszne. Także mają co jeść. Porządek zrobią z tym syfem tutaj. To jest w sumie najlepsza metoda na zagospodarowanie takich terenów, nieużytków.
ani to wykosić, ani to zebrać, wysuszyć. A tak wszystko zrobiony porządek, bardzo ładny. Nie wiem, jaka powierzchnia jest tego tutaj ogólnie, ale myślę, że tutaj posiedzą z 5 dni na pewno. To jest sporo towaru, tu jest teren podmokły, ta trawa jest duża. Z tamtej strony jeszcze też jest sporo. No ale zobaczymy. Tutaj muszę resztę byczku zawołać, bo wszystko nie przyszło. Tamte przeszły, a tym coś się w głowach poprzewracało. No chodźcie byczki, chodźcie! Chodź byczek, chodź! No chodź! Chodź tutaj! No chodź byczek, chodź! No chodź! Chodźcie tutaj! Szybko! Chodź byczek! Chodź! Chodź! Chodź byczek! Chodź byczek, chodź! Chodź tutaj! No chodź! Chodź tutaj, chodź! No chodź! Chodź tutaj! Chodź tutaj! Chodź! Chodź! Chodź tu szybko! Chodź! Chodź byczek, chodź! Tamten jeden kulawy na przednią nogę. W sumie trzy kuleje, ale to są efekty skakania, jeden po drugim. Chodź byczek, chodź! Chodź! Chodź tu! Chodź! Aby jeden szedł, drugi. Ale muszę wyłączyć, bo wiatr wieje. Idą gagatki. Ten kulawy, tamta noga, lewa spuchnięta przednia. Rada. Jersey tam pogonił. A nie, on jest tutaj. Tu, tu. Na końcu został też kulawy. Dobrze. Dobrze. O, byczki już chodzą po wodzie. To dla nich żaden problem. Już jest. Robota będzie zrobiona. Jeszcze tutaj dołączę filmik z tej esparcety, na której teraz były, żeby zobaczyć, jak to wygląda po dwóch dniach. Tutaj też nagram wszystko ładnie. Teraz ja muszę przejść przez tą wodę. Ale buciki mam zamszowe. Więc trzeba iść szukać suchego terenu. Tutaj byczek już jest w wodzie. A, już po kolana. Tylko musi uważać, bo tutaj gdzieś w tym miejscu gdzieś jest kanał wykopany taki. Ma około metra głębokości, ale on już jest zamulony.
Ale to gdzieś on tam idzie. O, jest, jest. Tak, wraca, nie idzie tam. Tak. Wyczuł, że jest coś nie tak. Widać, że byczek nie jest głupi. I tutaj przejście z drugiej strony. Tutaj jest jęczmień sąsiada. Troszkę mu zjedzą tego jęczmienia. No ale trudno. I jeszcze coś fajnego wam pokażę. Jak to zawsze, jak jest pastuch, musi być tabliczka ostrzegawcza, żeby nikt tego nie dotykał. Więc oto tabliczka jest. Jest atekcjon. Wszystko jest tak jak trzeba. A to, że droga asfaltowa jest tam 300 metrów dalej, to nieważne. Jakby była kontrol, tabliczka jest. Sarenki, zajączki wiedzą, że to jest niebezpieczne dla nich. A ludzi nie trzeba uczyć. No to wyjdzie jakiś długi film. No i jestem z drugiej strony tej kałuży. Byczki sobie idą tam dalej. No i tutaj to żyto na kiszonkę, które miało być. Teraz będzie wypasane po części. A reszta, co fajniejsze, to zostanie na wykoszenie.